Bonjour, bonjour. Dzisiaj zaczynamy czwarty dzień zwiedzania Prowansji i po południu planujemy zajechać już do domu, do Nicei. Teraz jedziemy samochodem przed siebie i jeszcze pojedziemy w kilka miejsc. Pierwszym przystankiem na naszej dzisiejszej trasie jest stara wioska Borje, pisze się Borjes, Village de Borjes. I to są wioska starych kamiennych domów prowansalskich. Nie wiem dokładnie, czy to były domy mieszkalne, czy tylko jakieś takie budynki gospodarcze na polach stawiane, ale budowało je się z dostępnego kamienia w okolicy i było to budowane bez żadnej zaprawy, co zresztą tutaj do tej pory się zdarza. Na przykład murki też są po prostu poukładane z kamieni bez żadnego cementu ani betonu. Niesamowite, po prostu kamień na kamieniu ułożony i się trzyma wszystko własnym ciężarem. A, czyli te Borjes, nie wiem, to już ta Borje, to nie jest nazwa miejscowości, tylko ten typ domków tak się właśnie nazywa. Takie kamienne domy i wioski były we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, a nawet w Irlandii. Ale najwięcej było właśnie tutaj na Prowansji, we Francji. Łącznie było ich 6 tysięcy, z czego w samym Gord, tutaj w okolicy, było ich aż 400. Ale teraz już pewnie wiele tego nie zostało. I taka typowa zagroda jednorodzinna składała się z jednego domku, pomieszczenia normalnego, mieszkalnego. Później tam, gdzie trzymano zwierzęta, czyli pewnie jakieś owce. No i taki magazynek, składzik na różne rzeczy. Już skończyliśmy wizytę w domkach prowansalskich. Kosztuje to 6 euro za osobę dorosłą. I jedziemy dalej w trasę. Jeszcze chcieliśmy zahaczyć o takie piękne groty, ale niestety czas nas ogranicza trochę, bo musielibyśmy czekać pół godziny na wejście, bo tam jest zwiedzanie z przewodnikiem. Więc musimy pominąć ten punkt wycieczki i jedziemy teraz do miejscowości Lourmarin, tam gdzie mieszka żyjąca nadal córka noblisty Alberta Camus. To jest możliwe tylko we Francji. Automat z bagietkami. Widziałem już automaty do mleka, widziałem automaty na lotniskach z różnymi innymi rzeczami pierwszej lub drugiej potrzeby, ale pierwszy raz widzę to. Dojechaliśmy już do miejscowości Lourmarin i idziemy teraz na zamek. Słuchajcie, jest godzina 11, dokładnie za 3:11, a już jest upał i za 30 stopni, a najgorsza temperatura jest tak między pierwszą a drugą. Zamek, który idziemy teraz zwiedzać w miejscowości Lourmarin, jest z XII-XIII wieku i wstęp tutaj na zwiedzanie kosztuje 6,50 za osobę dorosłą. Skończyliśmy już wycieczkę po zamku. Bardzo ładne miejsce, ładnie zachowane. Śmierdzi starością trochę, ale warte zobaczenia. Teraz idziemy na Stare Miasto, do centrum miasteczka, na spacer. Która to jest godzina? 11:35. Nie wiem, czy tyle czasu nam będziemy, żeby do lunchu wytrzymać. Być może tak, być może nie. No, także zbieramy się i idziemy do miasteczka. Lourmarin to kolejne bardzo urokliwe miasteczko. Pisze się Lourmarin, łącznie razem, jeden wyraz. Ale też jest bardzo przyjemnie, bardzo pięknie. I temperatura kosmiczna. I te schody za mną, które tam widać,
razem z oknem naprzeciwko. To są właśnie stare wejście do domu, w którym mieszkał Albert Camus. To nie chcecie, ja chętnie piję. Pójdziemy na... Czas na kawę. Usiedliśmy podobno w najstarszej kawiarni w mieście. Miasteczko jest bardzo ładne, bardzo urokliwe i co najważniejsze, nie ma zbyt wiele tras pod górę. Są lekkie wzniesienia, ale nie ma jakichś strasznych schodów. Tu jest tamo. A nie, no tamo było tamo. Jesteśmy po kolejnej samochodowej przejażdżce. Dojechaliśmy do miasta Aix-en-Provence, w którym jest bardzo ładnie. Byliśmy tutaj kilka razy już, ale postanowiliśmy jeszcze raz zajechać, bo jest temperaturą plus 30. I nasz ulubiony sklep. Ten deptak, którym teraz spacerujemy, podobno jest uznawany za jeden z najpiękniejszych deptaków Europy, ale szczerze mówiąc nie wygląda to za bardzo. Po prostu jedna wielka hala targowa z majtkami i zastawiona samochodami. Obrzydlistwo. Już miejskie hale targowe w Gdyni są bardziej estetyczne niż to tutaj. Jest już 20 po pierwszej, więc czas lunchu w pełni, dlatego będziemy powoli szukać czegoś do jedzenia. Aix-en-Provence aktualnie znajduje się w fazie wielkich remontów. Całe miasto zastawione, zburzone ulice, chodniki. Ale idziemy teraz na Stare Miasto, może tam będzie spokojniej. Także zasiedliśmy już w restauracji, która nazywa się Papagayo. Wygląda całkiem smacznie, nie zamówiliśmy sobie steki wołowe, Harry wziął nie wiadomo co. Robactwo wodne wziął sobie do jedzenia, do tego rosé i dwa piwa, także czekamy. Jest pysznie, gorąco, topimy się cali, ale jest przyjemnie. I lokal nazywa się pięknie Papagayo. Zjedliśmy pyszny lunch, wszyscy są zadowoleni. Najedliśmy się jak małe prosiaczki, do tego jeszcze było pyszne i idziemy teraz dalej na spacer z zasienionymi uliczkami Aix-en-Provence, ponieważ temperatura jest tak kosmiczna, jest tak ciepło na słońcu. Tylko 32 stopnie powietrza, więc na słońcu jest 37 i dlatego, że jest tak ciepło, w związku z tym do policzków kleją nam się majteczki. Aix-en-Provence, jak na standardy francuskie, jest dosyć sporym miastem, bo mieszka tu ponad 140 tysięcy ludzi. A do tego jest to miasto uniwersyteckie, więc jest mnóstwo młodych osobników i osobniczek. Proszę Państwa, nasz prowansalski trip samochodowy dobiega powoli końca. Kończymy wizytę w Aix-en-Provence pysznym jedzeniem i krótkim spacerem. Wracamy do samochodu i jedziemy do Nicei. Wnioski są takie, że Prowansja jest bardzo pięknym miejscem, wartym odwiedzenia. Dlatego zapraszam. Do widzenia. Dziękuję.